Jakie granice przekroczymy? Przekraczam granice, jak zwykle na tym festiwalu, konwencji teatralnych, czasami przyzwyczajeń widowni, czasem widownię prowokujemy, czasem widownię zaskakujemy, chcemy poruszać i chcemy interweniować. Od 5 do 8 czerwca na scenach Cieszyna, czeskiego Cieszyna i Bielska-Białej odbywały się prezentacje spektakli uczestniczących w 24. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic. Oglądają Państwo teraz zdjęcia pochodzące z próby przed przedstawieniem, które na cieszyński festiwal przywiózł zespół teatru imienia Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Słuchajcie, proszę na scenę! Paweł chciał ci coś powiedzieć. Nie będzie próby. Co? Nie będzie próby. To przedstawienie jakby otwierało ten nowy cykl, który Jacek Głąb, dyrektor teatru w Legnicy, nazwał teatrem opowieści. Czyli takiego teatru opowiadającego historię, będącego trochę w kontrze do teatrów takich tak zwanych modnych, które bardzo agresywnej, takiej postmodernistycznej formie budują swoje opowieści. Tutaj jest bardziej skupienie na historii człowieka, na bardziej na takich tematach nieco poważniejszych, aczkolwiek jak w wypadku naszego spektaklu jest to bardzo przewrotna forma, bo jest to takie trochę słodko-gorzkie, czyli że z jednej strony opowiadamy historię bardzo poważną, bo dotyczącą dziejów artystów, uwięzionych w obozie koncentracyjnym, czy w obozie w getcie w Terezinie, no ale z drugiej strony pokazujemy tą stronę jaśniejszą, czyli to jak oni tworzą i realizują kabaret w tych jakże ciężkich warunkach. To pokazuje jedną rzecz, znaczy pokazuje potęgę i niesłychaną moc sztuki. To znaczy, że nawet w najbardziej czarnych, upiornych sytuacjach, w najbardziej takim miejscu, które by raczej nie skłaniało do żadnej nadziei i radości, można znaleźć, że jakby sztuka jest taką formą ocalenia, ocalenia godności, ocalenia człowieczeństwa, jest jednocześnie szansą na stworzenie sobie wyspy, takiej własnej, prywatnej wyspy, która rządzi się własnymi regułami i której można jakby wyizolować się z okrutnego świata, więc to oczywiście też jakby przenosi się na tą naszą współczesność, że dzisiaj też sztuka czy twórczość mogą być rodzajem azylu przed takim pospiesznym, gwałtownym życiem, przez pogonią, nie wiem, za pieniędzmi, za karierą, z jakimiś życiowymi problemami, a dając szansę na chwilę skupienia, na chwilę refleksji. Teraz znowu jesteśmy na scenie teatru w Cieszynie. Trwają właśnie prace przy rozmontowywaniu dekoracji, a my rozmawiamy z przedstawicielem Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, które jest współorganizatorem festiwalu. Tu przyjeżdżam do Cieszyna dwukrotnie, raz na festiwal filmowy, no i oczywiście miesiąc później na festiwal teatralny, który jest chyba najważniejszym wydarzeniem polsko-czeskim, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, w tym szczególnym miejscu, jakim jest właśnie Cieszyn, granica państwa, miasto, które jest przedzielone symboliczną rzeką. Jest to w sposób szczególny miejsce, które pokazuje, jak Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka przez te lata mogła wykonać podstawową pracę, która polega na tym, żeby ludzie wzajemnie mogli się cieszyć wolnością. I tutaj wielu, wielu wspaniałych ludzi przez te ćwierćwiecze właśnie w Cieszynie pokazało, najpierw jako odważni, bardzo odważni ludzie, często pod zagrożeniem utraty wolności, a następnie już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i nasz sąsiedni kraj, także, że trzeba to robić wspólnie. Przykładem takiego wspólnego działania w kulturze jest właśnie organizacja tego festiwalu teatralnego. Także w trakcie pracy na scenie rozmawialiśmy z dyrektorem festiwalu Januszem Legoniem. Mija 45. rocznica interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, ale też 45. rocznica
marca 68, ale też wydarzeń w Paryżu i narodzin kontrkultury w Stanach Zjednoczonych, protestów antywojennych. Poszukaliśmy wspólnego mianownika dla tych zjawisk i wyszło nam, że to, co jest wspólne i to, co może nas dzisiaj inspirować, to jest to słowo interwencja, rozumiane nie jako przemoc, zbrojna jakichś tyranów, ale jako sztuka, która próbuje dotknąć rzeczywistości, czasem dotknąć pamięci, jak to przedstawienie, które oglądaliśmy przed chwilą, w przedziwny sposób dotykające pamięci historycznej, czasem dotykające tematów na przykład biedy na Słowacji, czasem dotykające tożsamości lokalnej, przedstawienie z Poznania, z Teatru Nowego. Każdy z tych spektakli w inny sposób interweniuje, każdy w inny sposób odnosi się do tego, co być może w sztuce zawdzięczamy dziedzictwu 68 roku, czyli jakiejś społecznej odpowiedzialności sztuki, tego, żeby tego takiego poczucia, że sztuka nie może zamykać się w wieży z kości słoniowej. Jedna rzecz. Słuchajcie, ja mam propozycję taką, żebyśmy teraz przerwiemy, nie będziemy tego dalej ciągnąć, bo... Na zakończenie powróćmy jeszcze do rozmowy z Łukaszem Czujem. Rozmawialiśmy z nim o atmosferze cieszyńskiego festiwalu. Myślę, że to jest bardzo dobre, to jest to bardzo tutaj ładne, klimatyczne miejsce, a szczególnie też jak temat naszego spektaklu jest taką historią opowiadającą, gdzie dziejącą się trochę jakby ponad granicami, dlatego że jakby bohaterami są artyści z różnych krajów Europy, którzy byli uwięzieni w getcie w Terezinie, byli z Niemiec, Austrii, z Czech, a jednocześnie jakby historia, która się dzieje w Czechach, a jest wykonywana i prezentowana przez artystów z Polski, więc jakby to wszystko gdzieś tam łączy się wspólnie w takim bardzo szczególnym miejscu, jakim jest Cieszyń i Festiwal na Granicy.